Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na kolejny odcinek Dlaczego wyrzucono Taza z Virtus Pro. Jest to odcinek trzeci, czyli to będzie mecz po versus Cloud9, późniejszym zwycięzcą Majora. Jednak ten mecz tak naprawdę był meczem o życie obu zespołów. Virtus Pro, jak i Cloud9 miały stosunek 0-2 w szwajcarskim systemie, czyli kolejna porażka eliminuje ich z turnieju. Tak więc można tutaj zauważyć presję pomiędzy tymi dwoma drużynami. I na pewno jeszcze jest taka mała statystyka, że Cloud9 nigdy nie wygrało z Virtus Pro meczu tak naprawdę. Best of 3. Dlatego możemy tutaj tak naprawdę, no powiedzmy, że Virtusi byli traktowani jako faworyci w tym spotkaniu. Ale jak potem się okazało, Cloud9 nawet wygrało Majora ostatecznie, więc... Widzimy tutaj na statystyki Taza, no nie były one zbytnio powalające, jednak na tle drużyny nie były one też takie złe. Tyle co tak naprawdę strzelał na poziomie swoich kolegów. Zobaczymy, jak to wyglądało w praktyce i czy jego zachowania były zgodne, zrozumiałe i... jednak zachował się głupio, nierozsądnie, czy też na przykład leciał fragowo, nie trafiał zawodników, tak? Tak więc przyjrzymy się właśnie pokrótce, jak wyglądało to z perspektywy Taza. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Skupimy się tak jak w poprzednich odcinkach, głównie na rundach pistoletowych, ewentualnie jakichś forsach, a głównie fullach. Tutaj widzimy rundę pistoletową, Taz jest wyposażony w smoke oraz CZ-kę. Jego smoke chyba będzie lądował za BS tak naprawdę, na bombsidzie B. Tutaj takie line-upy dosyć ciekawe z Taza, tutaj czekamy na odpowiedni moment, zamieszanie na środku. No i tutaj wejście, co jest ciekawe, Virtusi wchodzą bez fleszy. Wrzucone fleszy na początku, potem nie ma flesza żadnego, żeby na wyjście. Nax jeszcze zachował smoke'a i flesza, również ginie, Taz został w domku. Też w sumie niezrozumiała decyzja według mnie. Zobaczcie, jaki straszny dystans. Jeden wchodzi zawodnik, drugi nie wchodzi, trzeci zostaje. Taz również został w domku. No w ogóle nie zdobyli bombside'u, nawet nie zdołali na niego wejść. Niestety, przegrana runda. Według mnie Taz powinien troszeczkę, wiadomo, że to jest support player, ale no powinien znaleźć się bliżej tej akcji, wejść na bombside, refragować swoich kolegów. Przyjrzyjmy się rundzie full. Daje smoke'a na zajęcie, jak było widać. Tutaj z kolegami patrzy mida, potem cofa pod bombside B i tutaj tak naprawdę będzie długo czekał na rywali, ewentualnie pushujących. Pozostali jego koledzy zajmują mida, tak? I wchodzą sobie shortem po kolei. Teraz powinno być łatwe zajęcie ze strony Virtusów bombside, tak? I tak jak widać właśnie to się dzieje. Virtusi po prostu wchodzą na bombside, no i mają dosyć proste zajęcie, tak? Jedna osoba w besie, jedna była w oknie. Najpierw oknie z kadudu. No ale tak jak widzicie, mamy zaplantowaną pakę, mamy dosyć ciekawe rozwiązanie. Tutaj biały fraguje na wyjściu jednego z zawodników. Możemy tutaj przyjrzeć, że właśnie Taz dosyć dobrej pozycji. Czeka tak naprawdę, aż jakiś zawodników się mu wychyli. I teraz dobry timing Taza, idealnie złapany zawodnik. I teraz zobaczmy jeden i drugi frag. Bardzo dobre już. Cloud9 tak naprawdę zdecydowało się na zachowywanie broni. Jednak, no, dobra pozycja Taza, odpowiedni timing, wyjście. No i bardzo dobre fragi ze strony Taza, tak? Może przy entry on nie zrobił nic tak naprawdę przy zajęciu bombside, bo tylko przeskakiwał okno, chociaż mógł to tam z kadudla tak naprawdę jakoś tam, powiedzmy, zająć jego uwagę, tak? No ale tak naprawdę w zajmowaniu bombside'u on niczego nie zrobił, a właściwie go tylko obronił. Ale to też to jest bardzo ważny aspekt, żeby każdy miał swoją rolę w drużynie. Teraz jest tam idzie. Teraz będzie smokował okno, jak widać. Troszeczkę większa agresja tutaj widać po stronie Cloud9 na midzie. Zasmokowali głęboko galę, zasmokowali konektor. Tutaj już nie Virtus Pro nie może czuć się tak swobodnie. Widzimy teraz sobie spokojnie, czeka flash na konektor. No nie wychyla. Czeka dalej. Smokowane okno. Zawodnicy Virtus Pro czeka, co jest bardzo ciekawe. Tutaj widać bardzo ładny frag ze strony Taza. Mołotow na ventrumę, tak?
po prostu strajdowanie. Na razie nie jest za sytuacja. 4 vs 4. Tas ma dalej przejęty mid. Cloud9 tak naprawdę dużo na tym midzie nie wie. Czy są zawodnicy Virtus Pro, czy nie. Mamy cofnięcie pod bombą Sejda. Zobaczymy, co teraz decydują. Tas jedyny od rampy i dwie osoby z domku wychylają od razu na sprawdzenie. Neo już wyskoczył. Mógł bez, a plancik. No i teraz Tas co zrobi tak naprawdę. Tas tutaj zadanie patrzy plecy, tak? Jedna osoba na Tetrisie, jedna w Besie na Ninji. Gość umiera z Tetrisa tak naprawdę, no nie ma tutaj refraga i Tas zostaje znowu sam. No. Tas, no wiadomo, musiał popatrzeć plecy. Wydaje mi się, że mógłby spojrzeć plecy, od razu cofnąć na rampę i dopiero już tak naprawdę pomagać kolegom, tak? W zajęciu, żeby jakieś robić trade'y. Tu niestety tego nie było. Teraz troszeczkę za głęboko na rampie. Nie ma trade'ów. Runda przegrana, 3 vs 3. Tak naprawdę, gdzie Cloud9 nie straciło żadnego zawodnika. Mógł na zajęcie znowu przez Taza na top mid, tak? Mamy agresywne podejście Cloud9 na mida. I teraz Taz, bardzo dobra decyzja. Idzie szybko na underpassa, tak? Żeby pomóc koledze. Niestety. Starik, czy tam bodajże Skadoodle, zeskakuje od razu z okna i zabija go w underpassie, co można było się spodziewać. Dosyć obvious place, że tak można powiedzieć, w momencie gdy jest push mida, no to wiadomo, najlepiej ten zawodnik z B, żeby pushował undera. No to była dobra decyzja Staza, bardzo oczywista, no i Cloud9 po prostu to przeczytało. Kolejna runda full, Taz tym razem nie rzuca smoka na zajęcie, a tak naprawdę od razu chodzi na midę i mołotowuje. Konektor, dorzuca smoka, tak? Ten smok tak dosyć śmiesznie eksploduje. Dorzucony jeszcze smoke drugi, chyba od Snaxa. Chyba całą wizję na konektorze, jednak widzimy tutaj wejście od razu pod shorta. Taz ginie, zostaje refragowany, nie jest źle. Akurat taka, to była taka szybka runda w wykonaniu Virtus Pro, który miał wejść szybko konektorem, szybko wejść shortem, zasmokowując konektor, wizję z niego. I po prostu wejście, tak? Stricte pod shorta. Tutaj potem jest cofnięcie. No i niestety runda przegrana. Szkoda, tam kilka sekund zabrakło i by doszli na bombsite. Taz w sumie bardzo dobra runda. Znaczy, no nie wiem czy dobra runda, ale spełni swoją rolę, tak? Kolejny full. Teraz widać, Taz będzie smokować okno. Tu jest jakiś nietrafiony smoke jeszcze. Wydajże od białego. Taz biegnie do domku. Będzie tutaj jego rola. Głównie to będzie split A, właściwie split A to będzie rampa, wejście i domek. Jak widać, wejście od razu, nietrafiony zawodnik na CT. Szkoda, można było to troszeczkę inaczej rozwiązać, ale chyba tutaj była po prostu wizja, że osoba z domku musi pierwsza pikować. Wydaje mi się, że mógłby to, można było zagrać inaczej. Taz po prostu przegrywa duela, gość na CT, no zdecydowanie w lepszej pozycji, widać mu tylko głowę i zabija po prostu Taza. Runda force, ściana smoków. No i Mołotow tutaj widać na kanapkę. I będzie wyjście po prostu na bombside'a w momencie, gdy Cloud9 gra na odbijanie tego BS-a. No i tu mamy gościa na sandwichu, który kompletnie... Nie wiem dlaczego Taz nie plantuje tej paki. Szkoda, bo teraz możliwe, że nie zdąży. Jednak zdążył. No to przynajmniej to. Zadanie wykonane. Mission accomplished, zaplantowana paka. Szkoda, można było to lepiej rozwiązać. Tam szybko zawodnicy zginęli, nie spodziewali się, że gość na sandwicha od razu na kanapce spadnie. Po tym jak Mołotow wygaśnie. No i runda przegrana. Patrzmy tutaj na rundę full. Taz ponownie smokuje top mida. Patrzmy jakie jest jego dalsze zadanie. Tutaj flash. Zajęcie mida. Wejście. Na razie nie decydują się na żadne z wejść. Jedna osoba po prostu stoi w domku i wyczekuje jakikolwiek ruch na bombside'zie A, tak naprawdę odczytanie pozycji, gdzie się znajduje Cloud9. Takie powolne zajęcie środka po prostu. No. Bardzo fajna metodyka, akurat widać bardzo fajny zajęty również Ventrum po flashu. Pasza zdążył jeszcze być podsadzony i tutaj widać tragi dla niego, fajna pomysł, Taz podsadzał. Mamy tutaj raczej już rundę dla... To jest ciekawe, zobaczmy, Mołotow leci.
Ivy idealnie wybiega przez Mołotowa. Wydaje mi się, że ten Nate niepotrzebny od Taza powinien się skupić właśnie na Matrixie, na tym wejściu. W momencie, gdy rzucony jest Mołotow, zawodnik jeszcze ma te kilka sekund, które może przebiec przez niego i nie dostaje zbyt dużego damage'a. I właśnie to zrobił Stewie. Wybiegł, zabił paszę. Mamy sytuację 4 versus 2. Virtusi rotują pod bombsite A. Taz czeka na szorcie. Tutaj widać, że no, zawodnicy idą od respa CT. Dwie AWP, więc raczej to było niepowodzenie. No, tak jak widać, mamy rundę dla Virtusów. Kolejny full, kolejny raz smoke Taza na zajęcie środka. Oddaje się teraz do domku. Będzie jakiś split, wejście konektorem z rampą oraz domkiem na bombsite A. Taz jak na razie dosyć pasywnie na domku. Tu będzie chyba smoke od białego na CT. Też ciężko mi to powiedzieć. Na razie wyczekuję. Duże zamieszanie na midzie, no tak jak powiedziałem, będzie raczej wejście konektorem. Pasza frakuje jednego z fireboxów. Taz spokojnie zajmuje, tak dobrze, że to jest, sprawdza balkonik. Widzi, że jedna osoba jest na dżungli. Smoke odcinający. No i co jest tutaj dziwne, Taz nie sprawdza w ogóle standardu ani CT. Na szczęście przeżywa jakoś. Jakoś udało mu się przeżyć. I teraz tak naprawdę już powinna być to wygrana runda Virtusów. Bardzo dobry speed na bombsite A. Tutaj zauważa rywala Taz. Fajnie strzelił, od razu się schował. Widać, że nie udało mu się zabić. Trudno, ale ważne, żeby przeżyć. To mają mało życia HP, mało życia po stronie zawodników Virtus Pro. Zdradził się. Wie presję automatic, że gdzieś tam jest właśnie Taz w domku. Nie wiadomo, kiedy wychyli. No i reszta zawodników sobie poradziła już z nim. Zobaczmy kolejną rundę. Taz tym razem nie wiadomo, co się dzieje, bo biały chyba smokuje okno po czasie. A Taz nie wiem, w sumie na razie chyba jakieś tutaj dezorganizacja. A, no dobra, no wychodzi tak, że biały smokuje okno, zaś Taz smokuje na blisko top mida. Ciekawe zagranie. Wiadomo, że smok na okno nie powoduje, że nie mamy w ogóle wizji, ponieważ można wyjść z konektora, tak? I dalej mieć tą. Dosyć obvious miejsce, gdzie może stać snajper. Tak jak widać właśnie spokojne zajęcie na drugie tempo Virtusów. Neo od Underpassa zajmuje również tutaj. Taz właśnie podchodzi pod Delpana, zeskakuje, podchodzi pod konektor. Wszystko po cichu, bardzo ciekawa runda. Pasza trochę zdradził zoomem, ale no nie wiedzą, gdzie on jest celowany, tak? Więc że gdzieś jest nam idzie. Nie mają wizji. Na razie jeszcze dżungli. Teraz Neo wchodzi do dżungli. Teraz wchodzi na BS. Bardzo ładne entry i daje info, że jest gość pod balkonem. Od razu refrag. Super. Bardzo dobra runda. Ciekawe zagranie. Po cichu zajęcie bombside'u. Taz bardzo tak naprawdę zrobił co powinien. Dostał flasha, wychylił, zabił. Super. Jeden za jeden. Dla Tero to jest bardzo dobry deal. Wygrana runda. Ostatnia runda teraz po stronie Tero. Zobaczymy, na co się zdecyduje Virtusów. Taz znowu smokuje top mida, to jest chyba jego zadanie główne. I podchodzi pod bombsite B teraz. Nie wie, że Ander już jest skrócony. Dwie osoby nawet stoją. Teraz zauważa. Dwóch zawodników w Anderze. Poprosił o pomoc. Bardzo dobry call. Tutaj akurat Snax szkoda, AWP-a, że on ma akurat AWP-kę. Bo no, na pewno zakacza by mu łatwiej było zabić. No i zajęcie we dwójkę Andera. Super. Fajnie, że Taz zauważył dwóch i poprosił od razu o pomoc, tak? W momencie, gdy oni zeszli od razu do Andera, możemy zwrócić uwagę, że bardzo fajnie Taryk od razu zajął sobie domek B, nie? Presja na Anderze, dwie osoby się tam skupiają. Zajęcie domku na B i gdzieś mamy na blisko, tak? Może być rywal. Tutaj o Virtus Pro się chyba spodziewa. Zobaczmy, jak to wyjdzie. No niestety, trochę dystans, za długi dystans, za duży dystans i tutaj widać Snax, no po z kłopotami refraguje, ale według mnie za duży dystans między Tazem a Snaxem. Mogli się to. Zdecydowanie powinni być bliżej siebie. Ale runda, znaczy runda, ale refrag był i chyba runda też będzie na konto Virtus Pro. To jest TC2 versus 1, tak, mamy 10-5. Zobaczmy, co ciekawego pokaże Taz po stronie CT.
a skryje bombsida na pistoletówce, udaje się pod drewienko. I tutaj wyczekuję, bo tu widać się smoke i Mołotow od razu z rampy. I Skadoodle wychodzi od razu, dostanie taza. Tutaj dwie osoby z domku wyskakują. Kaz, bardzo ładne dwa fragi. Ktoś mi trochę walczy. Ostatni zawodnik na fireboxach. Taz, no w sumie dobrze. Strzela, chowa się, tak naprawdę tutaj walczy razem ze swoim kolegą z Neo, tak? Razem po prostu pikują zawodnika naprzemiennie. Bardzo dobra runda wykonania tazy. Taz rzuca nade na początku na rampę, tam Mołotow również leci. No i Taz się znajduje gdzieś tutaj blisko konektora, zobaczymy jak on tutaj się zachowa. Nie mają zbytnio też przejętego mida Virtusi. Ciężko im powiedzieć, czy ktoś tam jest. Taz sobie strajfuje i na okno, i na konektor. Zauważę teraz zawodnika w domku. Tarik również go zauważył. Teraz ważne, czy Taz wytrzyma presję i poczeka z tym smokiem, tak? Bo mało już granatów po stronie Virtus Pro. W tym momencie właśnie smokuje konektor. Dodaję taką informację w sumie, że gdzieś tam jest jeden z zawodników. Tutaj biały dobrze też fraguje. I teraz chyba będzie jakieś wychylenie ze strony Taza na mida. No to było dobre zagranie, jakby dostał flasha i by mógł wychylić. To było dobre zebranie informacji. Ale jeszcze 40 sekund rundy, tak? Może się zdarzyć. Mamy 4 na 4. Gdzieś jest na midzie, na pewno wie Taz, bo był smog do konektora. Nikogo nie zlokalizował. Tutaj sobie M4 i zobaczymy, co teraz zrobić. Czy zdecyduje się wejście w stanie, idzie na dżunglę. I tutaj będzie próbował biały, dobrze agresywnie na rampie i tu niestety zero fragów po stronie Taza na konektorze. No niestety to było dosyć kluczowe. Od razu dostanie też frag, od razu ginie też biały, no i mamy przegraną rundę tak naprawdę. Virtus Pro już chyba w tym momencie. Tak jak wspomniałem. Taz aimowo niestety przegrał zdecydowanie. No w tym momencie, gdy trzy osoby przechodzą przez smoka w konektorze, no powinien tam przynajmniej zdobyć jednego fraga, co najmniej, no wydaje mi się, że nawet dwa, gdzie zawodnicy byli z pistolami. Niestety to się nie udało i teraz runda. Takie pół eko, tak? Bo zawodnicy zagrają troszeczkę tak nie do końca. W następnej rundzie jeszcze nie będą mieli pieniędzy do gry. Zajęcie we dwójkę domków na A. Na eko dobra decyzja, tak. Muszą zdobyć jakąś informację. Może wyjść to od rampy, no i widać tutaj wejście po bombside B. Teraz bardzo ładny frag na konektorze w sumie. No to już był taki pocieszający, bo i tak ta runda jest przegrana, tak. Nie wie gdzie jest słono dżungli, tutaj teraz strzela się z dżunglą. Po prostu zwykłe już tylko... Tylko walka, żeby zabić więcej zawodników Cloud9. Patrzmy na rundę full w wykonaniu Virtusów. Taz aktualnie z dużym nawet ekwipunkiem. Ma smoka, ma M4, ma hejka, ma dwa flesze i smoka. Od razu znajduje się pod drabinką. Tutaj dosyć taka, powiedzmy, że domena ta za bardzo często gra na tej właśnie pozycji. Pasza akurat dobre fragi na środku. Wychyla się również pasza na rampę. Nie wiedzą o tym, że już jest jeden zawodnik na Tetrisie. Na pewno o tym Pasza nie wie, ale i tak frag z rampy jeszcze innego zawodnika. Teraz cały czas schowany. Chyba teraz powinien jakiś flash wylądować na Tetris. Jakby tutaj wylądował ładny flashyk. Chociażby ten Mołotow. No, teraz cały czas tutaj wyczekuje pod drewienkiem. Łapie kontakt, tak? Zawodnik z BSA. Był biały. No i teraz to będzie dobre zachowanie Taza. Wydaje mi się, że mogliby spróbować tutaj z flashem jakiś pik po prostu pod rampę, jednak to było zagranie. Złapanie kontaktu bombside'u A z bombside'a zawodnika i dopiero wtedy Taz wychyla spod drewna. Dobre zachowanie, jeżeli coś takiego są ustalili. Super fajne rozwiązanie i dobre zagranie obu zawodników. Kolejny full, zobaczmy o tym razem myślą zawodnicy. Taz znowu pod drewienkiem, bardzo szybko smokuje domek.
na bombsidzie A. To jest ważne, bo tak jak widzieliście wcześniej, Mołotow wylądował pod drewienko i mógł sobie zgasić go, tak? Teraz już tego nie może zrobić. Wasza ginie na konektorze i teraz jest tas kompletnie zamknięty. Ważne, żeby zdobył chociaż jednego fraga. Niestety nie fraguje. Biały również. I mamy tutaj już na pewno rundę po stronie Cloud9, chociaż no, na pewno już teraz 3 versus 1. Niestety tutaj zabrakło fraga od strony Taza. W szczególności, że wiedział skąd będą zawodnicy wychodzić. Schował się już tak naprawdę, żeby zdobyć chociaż jednego, nie zdobył go. Troszeczkę duel przegrany, no ale trudno. Raz się zdarza, że się wygra, raz nie, tak? No ale mógłby zdobyć chociaż tego jednego fraga, tak? Widać kiepską sytuację ekonomiczną Virtus Pro. Faz akurat z M4 i defem oraz smokiem. Podchodzi agresywnie pod konektor. Dosyć ciekawe zagranie, ponieważ TAS tak bardzo szybko smokuje konektor. Niepotrzebnie, kompletnie. Zero presji na midzie. Nikt się tak naprawdę nie wychylił na tym midzie. Bodajże może być tylko smoke na zajęciu. Bo chyba jest. I to jest wszystko w jego wykonaniu, tak? Teraz lecą bardzo ciekawe smoki mołotowe na bombsite A. TAS dobrze, akurat tutaj jego zachowanie jest bardzo dobre. Wyczekuje zawodnika lurkującego, który mógłby właśnie zajmować konektor, bądź to z underpassa, czy też wchodzący po prostu z zakrętu na midzie. Jednak zawodnicy Virtusów, tak jak widać, no troszeczkę powalczyli, tak? Już mamy sytuację 3 versus 2. Powrót na szczęście do 2 versus 2, znowu jest równowaga. Widać, że zawodnicy Cloud9 nie zagrali z lurkerem. TAS teraz ma odbicie ze Snaxem. Ważne porozumienie tutaj muszą... porozumienia. Dobry nade. No i skadudy wcelowany niestety. Zabija Taza. Może zabrakło jakiegoś flasha, ale brak tutaj ekwipunku, tak? Po stronie Virtus Pro. No i niestety... runda 15 dla Cloud9. Mamy 15-7. No i teraz Virtus Pro. Tak naprawdę już z całkowitym fullem, jakim mogli zagrać TAS z Digielkiem i ze Smokiem. Nie widział nikogo. Zobaczymy. Bardzo wczesny jest ten Smoke na ten konektor. Wydaje mi się, że to jest trochę marnotrawstwo utility w tak początkowym etapie rundy. Może próbuję to właśnie kogoś złapać, ale wydaje mi się, że powinien to być jakoś później. Bardzo dobry flash na konektor, no i niestety TAS jest złapany przez Tarika tutaj. Faktycznie to musieli jakoś zaryzykować. Nie udało się, TAS dostaje bułę. No i tak naprawdę kończy się w tym momencie już mecz, bo mamy 4 versus 2 już, nawet jeśli nie ma szans tak naprawdę. I Virtus Pro żegna się z Majorem. Tak jakby można było zobaczyć, TAS... czasem no, popełniał dosyć głupie błędy, powiedzmy, że no, rzucił jakichś smoków za wcześnie na ten konektor. Niezabicie zawodników wybiegających ze smoka, też tak samo na konektorze. No. Były niektóre błędy, które można było zredukować. Ogółem zespół Virtus Pro też się nie popisał w tym meczu. Nie było widać takiej fantazji, nie było widać pomysłu za bardzo. Niektóre rundy Tero były fajnie zagrane, troszeczkę standardem, zajmowanie mida, wejście pod jakiś bombsite, czy tam konektorem, czy wejście shortem, tak? W tym momencie było widać też u Taza, na przykład po stronie CT, takie troszeczkę zagubienie, tak? On tylko jedną opcję, on tylko opcję jedną przewidział. Staje pod drewnem, tam walczę, koniec. Staje pod konektorem, to przegrywam konektor tak naprawdę. To tak to wyglądało niestety po stronie Wiktora. Ogółem, no, nie ma o co winieć Taza. Szkoda, że tak wyszło, że akurat się go pozbyli. Może to pewnie były jakieś wewnętrzne sprawy, ponieważ to na pewno nie było, że po jednym turnieju majorowym go wyrzucają. Było jeszcze kilka innych turniejów, które również przegrali wcześniej, tak. Na pewno błędem Virtusów było to, i to nie tylko Taza, no ale całkowicie Virtusów, że nie mieli tak zwanego turnieju rozgrzewkowego przed Majorem, tak? Jechali na Major z bardzo dużym odstępem czasu między turniejami, nie byli w rytmie. Co, przygotowali się miesiąc? No nie wątpię, że nawet miesiąc przed Majorem przygotowywali się już na niego. Widać było, że tam wewnętrzne jakieś były po prostu niejasności. Zobaczymy, jak teraz sobie z Michem będą radzić. TAS, tak jak wiadomo, teraz w nowym składzie Kinguin z Ritzem, Minisem, którzy dołączyli z zespołu Pride oraz pozostali zawodnicy, to zawodnicy Kinguin, Maus oraz Ralen.
zobaczymy, jak sobie będą radzić. Jak na razie, no tak średnio, przynajmniej na ten moment. Jedna wygrana na 4 mecze bodajże, no to nie jest zbyt, powiedzmy, że optymistyczne. No wiadomo, zawodnicy muszą się jakoś tam dotrzeć, muszą wiedzieć, jaką swoją rolę spełniają w tym zespole, tak? Więc to będzie ważne w dalszym aspekcie gry. No ja życzę powodzenia obu drużynom. Wiadomo, zawsze zmiany powodują jakiś tam odnowa, tak? Jakieś ambicje większe, zaangażowanie w grę i tak dalej. Mam nadzieję, że obu drużynom się uda. Dzięki za oglądanie. Tak jak przedstawiłem tutaj rozwiązanie, tam błędy Taza, bądź też jego poprawne zachowania. No, zdarzały się dobre momenty, zdarzały się złe, tak? Tak więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz do lajkowania moich postów. To było wszystko z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych jakichś odcinków. Cześć.